Cześć, witajcie na kanale Magia z Wiejskiej Chaty. Piękna pogoda. Pada. Widział ktokolwiek, co by nieść drewno do lasu? Chyba tylko ja tak robię. Idziemy złożyć ofiary i spalić oraz utopić marzannę. Jak dojdę na miejsce, to zacznę nagrywać. No, powiem wam tak. Nic nie nagrałam, jak robiliśmy, bo po pierwsze ogień się nie chciał palić i się nadal nie chce palić. Ale w momencie, kiedy były składane dary, to o i owszem, paliło się. Jarało jak cię mogę. W ogóle znalazłam super sposób, jeżeli nie chcecie na przykład brać żadnych, nie wiem, no plastików tym bardziej, ale drewnianych nawet miseczek, bo wam szkoda. Później wam pokażę, jak zrobić. Widzicie to? To jest ciasta upieczone. Takie miseczki w sam raz, żeby właśnie złożyć ofiary. No, a to jest nasze pseudo ognisko. Cudownie, prawda? To się nada jara. Zaraz to będziemy bardziej tak rozkładały, żeby się po prostu już dopaliło. Nie gasimy tego, bo to niestety musi samo się zagasić, ale zostanie przykryte ogólnie ziemią. No nie tym wszystkim, co tutaj, no bo to jest już węgiel, więc to się wtedy zacznie znowu jarać, co jest bez sensu. Ale tam jest ziemia, widzicie to? To wokół starego pieńka, tam jest ziemia, tutaj jest bardzo dużo ziemi, więc to wszystko wykorzystamy, żeby przydusić, spowodować, żeby ogień poszedł spać. No. A tak przy okazji życzę wam wszystkiego dobrego w nowym roku. No, a to jest nasze właśnie sanktuarium. Bardzo je lubię, bo po pierwsze ma jedno wzgórze, drugie wzgórze i mamy właśnie dębiszcze. Zrobiłam tutaj też oczywiście ofiarę zakładzinową, która no jest potrzebna, aby miejsce w jakiś sposób uświęcić. Powiem wam, no cud, miód, malina, jeżeli chodzi o teren. Jedną rzecz sprawdzę. Idę sprawdzić, czy on się ma dobrze. Nie, tędy nie będziemy przechodzić. Przejdę sobie po prostu tak tędy dookoła. Sorry, że tak trzęsę. Oczywiście nie mam gimbala, ale już się zdenerwowałam i postanowiłam go kupić. Jednak. I wiedziałam, że gimbale są takie drogie. No ale. I teraz tak, gdzie ja? Widziałam go. O, jest, widzę. Nie został zjedzony. Zobaczcie. Wiecie, co to jest? Dobrze mówicie. To jest czosnek niedźwiedzi. O, proszę. Proszę. Ładny, prawda? Jak się rozrośnie, to będzie git malina. No dobra, ale jesteśmy w super miejscu. To wam przy okazji od razu pokażę takie pierwsze świeże rośliny. Co, na co, gdzie i po co. Znaczy tak głęboko nie będę schodziła, bo jest to już teren no, podmokły, tak? Poszukam wam na przykład tu. No, to jest pokrzywa. To zna każdy. Idziemy dalej. Tak na szybko wam coś pokażę, jak będą te sadzonki też większe, no to wtedy będzie jeszcze łatwiej. No dobra, to jeszcze raz, bo mi się nie nagrało. To jest storczyk samczy, a raczej nie każdy z nich oczywiście będzie miał ten. No dobra, to jeszcze raz, bo mi się nie nagrało. To jest storczyk samczy, a raczej nie każdy z nich oczywiście będzie miał ten. To wygląda jak irys. I teraz wam się wyświetla, do czego on jest.
Za chwilę Wam pokażę arcydzięgiel i żywokost. Znowu tutaj idę. Jak się okazało, telefon po prostu nie nagrał. Bo się wyłączył się. Dobra, o, tu jest bardzo ładny okaz. To jest żywokost. Takie ma listki. Jest marzec, przypominam. A tutaj to akurat znacie. A tam, da się przybliżyć? Da. To jest arcydzięgiel Litwor. I teraz się wyświetla, do czego on się nadaje. Jeszcze pofilmuję parę innych rzeczy. Coś się wyłączyło. Moi kochani, byłam wczoraj, to było 20 marca, w Grodzisku koło Rymania. Tam trzeba się przedzierać przez chaszcze i tak dalej. I nagrywałam filmik, żeby Wam pokazać te Grodzisko. Trwał on po całości, jak już zaczęłam zrzucać to na program do robienia filmików. To trwało on 40 parę minut, bo tam wycięłam moment, w którym jechałam samochodem. Stwierdziłam, że nagram sobie, jak jadę samochodem. No, były super tereny. Powiem Wam, nie spodziewałam się. Ale tak czy siak. Wiecie, jak ten filmik wyglądał? I teraz ja teraz mówię, co nie? Co tak? No, nic nie widać. Jadę teraz po gimbala. Bo inaczej się po prostu nie da. A żeby było zabawniej, ten telefon, który mam, czekajcie, on ma 108, to jest bardzo, bardzo dużo, jak na telefon, przynajmniej ten, który ja mam, bo mam Motorola. 108 megapikseli. A obraz w miejscach, w których był steady, nieruszany, był okropny. Ja się zastanawiam, nie no, 108 to chyba jest dobrze. Powinien ten obraz być dobry. Teraz oczywiście nagrywam nie z tyłu, tak, bo z tyłu jest właśnie to jest 108, a z przodu no to jest ta kamerka właśnie do takiego gadania face to face, do nagrywania ten, albo do robienia selfiaczków. No. Nie, ja muszę ogarnąć sobie aparat. Jaki polecacie aparat, który przy okazji zrobi jakieś fajne zdjęcia, tak? Ale też będę mogła właśnie nagrywać. Tak, spoko. Chyba, że z gimbalem będzie spoko. I nie będę musiała się właśnie o to martwić, bo już super ultra 4K, ultra HD, no to nie musi być. Aczkolwiek no YouTube pokazuje, że większość osób, które nagrywa, już ma. I fajnie to wygląda. Tylko trzeba też oczywiście mieć telewizor czy ekran, który jest dostosowany do tego typu rozdzielczości. No ale tak czy siak. Stwierdziłam też, że chyba kupię mikrofon. Ten taki, co się na przykład tutaj przypina. Wiecie, o co mi chodzi. Taki trochę wygłuszający. Bo jak słuchałam, co ja mówię, to było takie... No bo wiatr był trochę, jakby nie patrzeć. A dzisiaj no, pogoda, no pomimo tego, że jest dość jasno, no jest kiepska. Mam nadzieję, że chociaż odrobinę widzieliście cokolwiek co z naszego sanktuarium. Tak, bo te miejsce, w którym byliśmy, ja z moją przyjaciółką i moją siostrzyczką nazywamy sanktuarium, to jest miejsce, w którym też ktoś tajemniczy przychodzi i rozpala tam ogniska. Ogólnie jest tam właśnie miejscówka na ognisko. Jest super ta miejscówka, bo jest po pierwsze bezpiecznie, jest blisko rzeki i jest trochę ukryta. Czyli, że ludzie jak tam nawet, którzy sobie przychodzą z psami, no to nie tyle co Was nie widzą, co po prostu stwierdzają, no o, ktoś tam jest, to trzeba iść bokiem. Już tak, no widziałam raz, że ktoś zrobił. Czyli mamy prywatność. A poza tym no jest ten dąb. Ojejku, jaki on jest piękny. Ponadto to jest ten dąb, na którym był mój kostur. Więc też niedługo będę przygotowywała kostur. Wczoraj, no tak jak Wam mówiłam, no chciałam nagrać coś fajnego, ale mi nie wyszło. No, ale był też tam fajny dąb, który
miał super korę. Oczywiście nie z samego drzewa wzięłam, tylko ta, która odpadła. Kora dębu plus trumienne gwoździe, które są zrobione na krzyż, czerwoną nicią. Do tego jeszcze się zazwyczaj dawało jakiś ząb lub pazur. Coś związanego ze zwierzęciem. Może być też jakieś futerko. Ale głównie chodzi o kawałek zwierzęcia. Nie, to źle brzmi. Więc kurczę, no kosteczka kurczaka? Dziwnie to brzmi, ale da radę. To wszystko będzie służyło, będę robiła z tego i będzie to służyło do ochrony. Jako po prostu taki amulet, no amulet, właśnie nigdy nie mogę zapomnieć. Amulet jest do czego, a talizman jest do czego? Później sprawdzę. Ale głównie chodzi o to, że jest to przedmiot, który ma za zadanie ochraniać. Jeżeli byście chcieli taki przedmiot, to dajcie mi znać, to Wam przygotuję, zaszeptam i wyślę. No, on nie jest jakiś super, hiper duży, a tylko jednej rzeczy nie mam, no to są te trumienne gwoździe. Wiecie, jak wyglądała kiedyś trumna? To były zbite po prostu właśnie deski, one były, nie były w kształcie takim, jak obecnie znamy trumny, czyli tim, takie długie, tylko to była po prostu taka skrzynia na ciało. I trumienne gwoździe to są gwoździe, którymi przybijano wieko. To nie powiem, żebym szła teraz na cmentarz i szukała tego typu trumien i komuś zabierała jeszcze gwoździe. Nie. Takie gwoździe ja specjalnie zamawiam. One są kute. To nie są aluminiowe gwoździe, to są gwoździe żelazne. I one są super, jeżeli chodzi właśnie o różnego rodzaju przedmioty ochronne, odstraszające, a nawet na przykład je się wykorzystuje do nocnych koszmarów. U mnie jest na przykład możliwość zakupienia rytuału, który pozwoli Wam pozbyć się nocnych koszmarów lub tego, co Was nawiedza w nocy. To zawiera ogólnie właśnie troszeczkę, kilka tych gwoździ, czarcie żebro, specjalną wodę źródlaną oraz sól. Do tego, jeżeli na przykład nie macie drewnianej miski, to też mogę Wam dołączyć, ale to już za dodatkową wiadomo płatą, bo muszę znaleźć. Dobra, ktoś jedzie. Nie to, że się wstydzę. Ale muszę być ready, steady. Bo tak jak moja mama zawsze powtarzała, kobieta sama, niestety na świecie, to jest taki łatwy cel. Więc chociaż z drugiej strony jak nagrywam, to może wtedy by ślad po mnie jakiś został, jakby tfu, coś miałoby się mi stać. No dobra, kochani, ja jadę kupić gimbala. O kurczę. Muszę pojechać po ten... Do mechanika. Dobra. Tak, bo niedługo jadę do Warszawy i potrzebuję mieć samochód super, hiper zrobiony. No, umysł ADHD nie ogarniam. Bo mi się włączają kontrolki związane z ABS-em. Tu za chwilę Wam wyświetlę. Oto. No, niestety. Coś mi się takiego właśnie wyświetla, a samochód przeszedł przegląd. Ale to mi się wyświetla, jak są szybsze obroty, jak jest większa prędkość, czyli na przykład jak jadę 90 na godzinę, tam gdzie można jeździć 90 na godzinę, i to mi się włącza i jest problem z hamowaniem. Więc to jest bardzo niebezpieczne. Więc jadę teraz do Media Expert, mechanika, do pracowni. Zrobię parę świeczek z czarcim żebrem, świeczki z solą i czarne świeczki z czarną solą. Co Wy na to? Każda świeczka oczywiście będzie miała swoją instrukcję, jeżeli byście chcieli je zakupić. Możecie oczywiście większej ilości. Wtedy jest rabat. Tak wiem, stolica Maroka. Wtedy jest upuścik. I dodaję zawsze do każdego zamówienia gratisiki. Więc oprócz tych świeczek możecie zawsze otrzymać świeczki wotywne, tak zwane cerkiewne.
bo mam nadmiarową ilość i pomimo iż ja na przykład nigdy ich nie wykorzystuję, żeby je sprzedać, to wykorzystuję je do tworzenia rytuałów. Przykładowo ostatnimi czasy zrobiłam rytuał związany z chorobą. I to się nazywa rytuał... Boże. Rytuał 9 chorób. Tam spalanie 9 chorób. Jest tam wykorzystana właśnie świeczka wotywna, a także i małe gwozdeczki. Każdy z tych gwozdeczek, wcześniej był, wykorzystywałam te ciernie i kolce róży czy głogu, ale ostatnio no, jest taki mały problem. Nie chcę okaleczać, wiadomo, żywych roślin. Więc też nigdzie niestety w internecie nie znajdę, jeżeli chodzi o hej, mam do sprzedania właśnie ciernie czy tam te kolce. No nie znajdę po prostu. Tak też jak znajdę coś martwego, tak, no to wtedy wykorzystam. A tak mam małe gwozdeczki, to są gwozdeczki do butów. One są gwozdeczkami obuwniczymi. I one świetnie spełniają swoją rolę. To jest trochę podobne do tego, że jak macie świeczkę, to w tą świeczkę są powbijane właśnie te gwozdeczki. I one w trakcie spalania jakby odłączają się te choroby, a na przykład w Anglii to był kiedyś budzik. O, teraz wam pokazuję. No, to był kiedyś budzik. I ten budzik był właśnie wyznaczany na tak, że się wbijało w świeczkę gwoździe. Ona się paliła przez całą noc, tego co pamiętam właśnie, przez całą noc. I w momencie, kiedy doszedł płomień do gwozdka, no to gwozdek odpadał. I on spadał na bardzo taką blaszkę głośną i nas budziło. No fantastyczny pomysł po prostu. Nasi przodkowie są bardzo, bardzo pomysłowi. Tak czy siak, no ja właśnie wykonuję tego typu też rytuały. Ostatnio też była jedna pani, nie mówię o tobie Ewo, była jedna pani, która właśnie potrzebowała tego typu rytuału. Większość z was nie chce wykonywać rytuałów samodzielnie. Ale kochani, to jest dość kluczowe. Ze względu na to, że to wy chcecie komuś pomóc lub też sami sobie. Jeżeli potrzebujecie na przykład mojej pomocy, ale mieszkacie bardzo, bardzo daleko, ja na odległość nie robię. Naprawdę. Nie robię na odległość, bo może być to znikomy efekt. Są rytuały na odległość, ale one nie tyczą się chorób. Wolę wysłać wam rytuał z instrukcją, jak wy macie to zrobić, bo wy jesteście chorym, bo wy wiecie na przykład, gdzie was boli, gdzie jesteście chorzy. Oczywiście pragnę zaznaczyć, że rytuały to nie jest remedium na wszelkie choroby, tylko to ma pomóc w leczeniu. I to, że ja to zrobię i wyślę wam ogarek, to nic się z tym nie zdarzy. Chodzi o to, że te gwoździe, te ciernie, one potrzebują być przy człowieku, w miejscu, w którym boli, w miejscu, w którym jest choroba, guz. To o to chodzi. Ale też chcecie jakieś rytuały na miłość. Oczywiście nie mówimy tutaj o spętaniu. Tylko mówimy tutaj o tym, żeby do waszego życia weszła miłość. Jeżeli chcecie, no to zapraszam, mój gabinet stoi otworem, możemy razem coś zrobić. Ale ja tworzę rytuały, które możecie na spokojnie zrobić w domu. To nie jest kwestia tego, że źle coś zrobicie. Nie. Nie ma takiej nawet możliwości. Nawet jeżeli coś poplątacie, to chodzi o to, że każdy rytuał jest narzędziem, które ukierunkowuje i to wszystko, co ma się zadziać. Jeżeli nawet wasze modlitwy będą takie niejasne, będziecie się jąkać, coś... To nie o to chodzi, że macie się nie jąkać. Że macie mówić głośno, wyraźnie, recytować. Nie jesteście na, nie wiem, konkursie oratorskim. Nie, chodzi o intencje.
Chodzi o to wszystko, co chcecie w to włożyć i co uzyskać. Trzeba tylko jedną kwestię pamiętać, że ja już kiedyś o tym wspominałam. Magia trochę jest jak pieczenie ciasta. Łączysz wszystkie składniki. Idziesz oczywiście według jakiegoś przepisu, ale jak z naszymi babciami. Trzeba pamiętać o jednej kwestii. Jeżeli idziesz zgodnie z jakimś przepisem, nóż w nóż, to nadal może się to nie udać. Bo, co jest najważniejsze, intuicja i to, co Wam mówi, że będzie lepsze do wykorzystania. Więc jeżeli na przykład macie jakiś rytuał, jakieś zaklęcie związane z czerwoną świeczką, ale Wy tak, no kurczę, no nie macie tej czerwonej świeczki, no to co? Jak już nie macie tej czerwonej świeczki, to oznacza, że się rytuał nie uda? Kochani, dawno, dawno temu nie było czerwonych świeczek. Była jakakolwiek świeczka. Był nawet, nie było świeczek, był ogień. Wykorzystujemy to, co mamy pod ręką. A ja tworzę tylko to, żeby łatwiej to wszystko było Wam zwizualizować. To są narzędzia, które pozwalają po prostu ukierunkować to wszystko i dosłownie przyklepać. Ponadto, tak jak nasze babcie. Babcia, a dasz mi przepis na te ciasto? Nabierzesz trochę mąki, trochę masła, proszku do pieczenia. No dobrze, a jakie ilości? No tak na oko. Tutaj jest tak samo. Oczywiście no, trzeba wykorzystać konkretne rzeczy, tak? Na przykład no musi być jakaś mąka, musi być jakaś ta podwalina, żeby to wszystko złączyło się dobrze i żeby wypiekło się. Tak jak wcześniej wspominałam, ciasto musi się wypiec. Nie można non-stop otwierać tego piekarnika i zaglądać. Już? Już? Za ile zadziała ten rytuał? Bo minęło 24 godziny i nic. No, ja zawsze nawet na tych wszystkich instrukcjach piszę. Kochani, trzeba czasu. Więc jeżeli na przykład chcecie uzyskać coś na już, no to są rzeczy, które mogą zdarzyć się na już. Mogą się zdarzyć na następny dzień. Możecie dopomóc też temu wszystkiemu. Bo trzeba też pamiętać, że jeżeli na przykład chcecie rytuał na pieniądze, to nie jest kwestia taka, że nie idziecie do pracy, siedzicie na czterech literach i nic nie robicie w tym kierunku. I czekacie. Ktoś zapuka do drzwi z pieniędzmi, czy nie? Zdarzają się sytuacje, gdzie dosłownie duchy robią tak, że idziesz ulicą i znajdujesz pieniądze. Ale to są takie, że to są szybkie zastrzyki gotówki. Ale jeżeli chodzi Wam o stały przychód, no to kurde, wybaczcie, ale trzeba iść do pracy. Jeżeli chcecie iść do pracy, to też możecie do tego rytuału na pieniądze dodać, że to nie ma być praca, gdzie ciężko pracujecie. Bo cały trik polega na tym, żeby mądrze pracować, a nie ciężko. To się, no, wysiłek zawsze jest. Ale chodzi o to, żeby mieć czas na życie, a nie żeby żyć dla pracy. O to wszystko w tym chodzi. Dobra, u matko jedyna. 18 minut już gadam. Ale jakoś tak się rozgadałam. Jestem naprawdę w pięknych okolicznościach przyrody, więc czemu by nie? Trochę pogadam. No dobrze, kochani. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że u Was Wielkanoc, jaregody były cudowne. Nie wiem, celebrowaliście jakiś sposób? Czy nie? Bo tak z ciekawości. Po prostu pytam. Wiem, że większość z Was tak naprawdę czeka na weekend, żeby móc zrobić jaregody. Ale prawda jest taka, że jeżeli chodzi o równonoc, no to równonoc akurat jest takim dość magicznym czasem. Ja wczoraj też, może nie tyle co miałam prorocze sny, co też musiałam uważać na to, co mi się śni, co się zdarza, ze względu na to, że poprosiłam o to. Poprosiłam, zaszeptałam, żeby coś było, jakiś znak, sygnał. Więc też nie wszystko tam coś się pokazało, ale praktycznie spokój.
Wybaczcie, ale nie powiem Wam dokładnie co, bo to związane z rodzinnymi sprawami. No, ale tak czy siak, to jest okres Jary Godów. To nie jest tak, że jest jeden dzień na świętowanie i koniec, kropka. Świętujcie i radujcie się. Pamiętajcie, Jary Gody to jest nie tyle w zmartwychwstanie, co pożegnanie. Pożegnanie Marzanny. Aby już poszła do swojego królestwa, aby już zasnęła. I złożenie też właśnie darów duchom, nawet Marzannie na do widzenia. I zaproszenie dziewanny. Przynajmniej ja tak zrobię. I przy okazji też pozdrowienie bogini Mokosz. Jeszcze też jedną, może nie osobę, ale no, Perun. Bardzo lubię Perun. Mam nadzieję, że niedługo będzie jakaś fajna burza. No bo u nas ogólnie tutaj nie było żadnej burzy. Ja mieszkam przecież bardzo blisko morza, więc jest taki mały problem z tymi burzami, bo wszystkie idą jeszcze nad morze. No i co? No i co? Ja żadnej burzy nie widzę. I czekam. Mam nadzieję, że niedługo będzie. No dobrze, kochani. Mam nadzieję, że przy następnym filmiku będzie już gimbal i nie będzie tak. Będzie fajnie i pójdziemy sobie gdzieś w jakieś właśnie fajne miejsce. Ja chcę się wybrać na tą górę, Świętą Górę Polanowską. Idziemy? Zrobię może wydarzenie. Co wy na to? Chcecie pojechać ze mną na Świętą Górę Polanowską? Przy okazji dowiemy się czegoś nowego, złożymy właśnie ofiary i tak dalej, i tak dalej. Pojedziecie ze mną? Myślałam, że wyłączyłam już kamerkę. No dobra, tak czy siak. Wszystkiego dobrego. Życzę Wam jeszcze raz dużo szczęścia, dużo zdrowia. Przede wszystkim zdrowia, bo bez zdrowia niczego nie ma. I niech Wam się darzy. Sława.